to jest powiat, który ma dużo pomysłów i marzeń, pokazują to w formułowanych różnego rodzaju wnioskach. Nie zawsze mogliśmy w ostatnim czasie im pomóc, bo to była końcówka, ten kolejny program spóźniony jest już prawie półtora roku. Więc mam nadzieję, że dzisiaj podjedziemy do Strzelec, dużo będzie ciekawych pytań, ale też i podpowiedzi, jak przystąpić do realizacji wartościowych projektów. To gmina, która przystąpiła do porozumienia z Gorzowem, do tego związku międzygminnego, z dużymi nadziejami i oczekiwaniami, że wspólnie będzie można lepiej, szybciej i skuteczniej rozwiązywać różnego rodzaju lokalne problemy. Mam nadzieję, że tak się rzeczywiście stanie, a dzisiaj spróbujemy podpowiedzieć, jak to naprawdę zrobić. My jako gmina mamy pomysły związane i z termomodernizacją, ale także związane z rewitalizacją obszarów czy zielonych, ale również rewitalizacją budynków komunalnych czy miejsc retencyjnych. Idziemy również w kierunku retencji jako niebieskiej architektury krajobrazowej, którą chcemy zagospodarować, bo wiemy dobrze, że z tym jest poważny problem, więc to też będzie dla nas, dla naszej gminy priorytet i oczywiście duże, twarde inwestycje związane z budynkami, czy ze szkołami, czy z obiektami użyteczności publicznej, ale pamiętamy również o seniorach, o tych miejscach dziennego pobytu. Dla seniorów to chcemy też mocny nacisk na to kłaść. Bez wsparcia środków unijnych, bez wsparcia w ogóle środków zewnętrznych, rozwój takich małych społeczności, małych gmin byłby mocno ograniczony. Także dzięki temu wsparciu jesteśmy w stanie realizować wiele projektów i to projektów zarówno społecznych, jak i infrastrukturalnych i to nam pozwala po prostu prężnie się rozwijać.